Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was odcinek z nowego Deus Exa Mankind Divided, czyli rozłam ludzkości. Ja akurat po ostatnim Deus Exie, czyli tutaj jest mowa o Human Revolution, naprawdę czekałem na tą nową część, bo Human Revolution wyjątkowo mi się spodobał. Również miałem trochę okazję obcować sobie z innym Deus Exem, tutaj Invisible Wars, jednak ta część z tego co widziałem w internecie nie jest zbyt dobrze traktowana i ja również trochę grałem w tego Deus Exa przed tym, jak słyszałem jakieś opinie i tak no, coś mi cały czas zgrzytało jakby w tym Deus Exie. I tak naprawdę zawsze znałem tą pierwszą chwaloną część Deus Exa, ale nigdy w nią nie grałem. Jednak po graniu w Human Revolution i tutaj Mankind Divided naprawdę tak mi się seria spodobała, że być może tak jak i pierwszego Wiedźmina postaram sobie przejść, tak i postaram się przejść może nowego Deus Exa, bo ta gra jest w tej chwili tania jak barszcz i można ją dostać bez jakichś tam większych problemów. Ale okej, to taka dygresja jak zwykle na początek, zajmijmy się nową częścią Deus Exa. Powiem wam, że owszem, ta część jak na razie podoba mi się naprawdę wyjątkowo mocno. Przede wszystkim to będą takie moje pierwsze wrażenia z tej gry, nie oczekujcie tu jakiejś recenzji, nie oczekujcie tu, nie wiem, recenzji całej fabuły Deus Exa i wszystkich drobnych szczególików tej gry, bo ja lubię robić takie filmiki z pierwszymi wrażeniami, gdzie mam dosłownie kilka godzin rozgrywki i po prostu mówię wam, czy gra mi się na razie podoba, czy po prostu nie, bo często w pierwszych kilku godzinach rozgrywki szybko możemy to odkryć, czy dana gra nam się już podoba, czy nie. I ja coś takiego robię. W każdym razie, no co mi się podoba w nowym Deus Exie to to, że w porównaniu do poprzednich części jest tutaj po prostu więcej różnych rzeczy do roboty i jest to zrobione po prostu lepiej. Już na początku mojej rozgrywki, kiedy wbiłem do tej pierwszej lokacji, w której się znajdujemy, w Pradze, chyba się nie mylę, w Pradze. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę. Wiem, że to są na pewno Czechy, bo wszyscy gadają po czesku, więc skoro jesteśmy w Czechach, to pewnie jesteśmy w Pradze, tak? W każdym razie, po tej małej dygresji, podobało mi się to, że kiedy już wbiłem do tej pierwszej lokacji, była masa rzeczy pobocznych do roboty. Tutaj jakaś postać coś ode mnie chce, tutaj od jakiejś postaci dowiaduje się, nie wiem, ciekawej informacji, która być może mi coś da. I jest takich rzeczy tutaj jak na razie masa. W poprzednim Deus Exie, kiedy grałem sobie w jakimś mieście typu Detroit, czy nawet w Hengszy, tam było trochę tych misji pobocznych, jak sobie poszperaliśmy po kątach. Jednak tak naprawdę te misje poboczne relatywnie dość szybko się kończyły. Bywało tak, że wbijaliśmy do tego miasta, trochę sobie połaziliśmy po tym mieście, tu pogadaliśmy z tą osobą, i później nie było tam nic więcej do roboty poza głównymi misjami. No mogliśmy, nie wiem, ewentualnie zabijać jakichś NPC-ów, zabierać im broń i później gdzieś sprzedawać w jakimś losowym miejscu, wiecie, tego typu rzeczy. W tym Deus Exie jest tego sporo więcej z tego, co już widzę, więc już na początek miałem, nie wiem, całkiem dużą masę różnych misji pobocznych do wykonania, także zastanawiałem się już co robić. Bardzo fajnie, że tutaj twórcy dodali więcej różnych misji pobocznych, bo naprawdę podoba mi się to miasto, które stworzyli, tą fabułę, którą stworzyli, bo jest tam co eksplorować. Kolejna właśnie rzecz, eksploracja. Już w poprzednim Deus Exie nie było z tym źle i ta eksploracja czasami dawała nam różne ciekawe efekty, zakamarki do odkrycia, jakieś drzwi do zhakowania, które miały ciekawe elementy dla naszego bohatera do zdobycia. I w każdym razie tutaj w tym Deus Exie też co chwila napotykam się na jakieś zakamarki, które chcę odkryć, chcę zhakować i tak dalej. I trochę się powstrzymywałem, by to robić w tym konkretnym gameplayu, który widzicie. Poza tym chyba tutaj w ogóle wrzucę sam początek Deus Exa, by za dużo wam nie spoilować i ogólnie żebyście zobaczyli troszeczkę takiej walki w Deus Exie, bo teraz na razie łażę i nie strzelam zbyt dużo, więc być może ten drugi gameplay, który nagrałem, nie będzie, tylko ten pierwszy z początku, gdzie tej eksploracji nie ma za dużo, bo ta pierwsza lokacja jest taka mocno na szynach. Jak to takie intro do gier, więc mniej więcej w ten sposób. Znowu mi się język poplątał, jak zawsze w każdym moim filmiku, więc chciałem po prostu powiedzieć, że ten aspekt eksploracji tutaj w Deus Exie jest naprawdę bardzo fajny i tutaj naprawdę teraz, jak już nagrałem ten materiał, to nie będę się spieszył z Deus Exem, tylko będę sobie czytał różne e-booki, różne komputerki, zaglądał w zakamarki, hakował coś, czego nie powinienem hakować, tego typu rzeczy. To jest naprawdę fajne, bo to po prostu przedłuża rozgrywkę. Tak samo jak w Wiedźminie, ja lubiłem latać sobie po różnego różnego rodzaju znakach zapytania i to mi dawało satysfakcję, bo w każdym tym znaku zapytania coś było ciekawego, jakaś nagroda, jakaś misja, być może jakiś potwór, z którym walczyłem. Tak samo tutaj są różne ciekawe rzeczy, które mamy do odkrycia, różne tajemnicze zakamarki, które czasami skrywają całkiem ciekawe historie. Pamiętam, że w Deus Exie Human Revolution, tam szczególnie w podziemiach były takie fajne jakby momenty, gdzie można było tym wielkim uderzeniem rozwalić ściany i tam była jakaś taka całkiem fajna historia, plus parę dodatkowych ciekawych rzeczy, które mi tam pomogły w rozgrywce, jakieś pakiety praxi, z którymi rozwijamy naszego Jensena i tak dalej, i tak dalej. Skoro jesteśmy na rozwoju postaci, to jest dość ważna część w Deus Exie, bo wiadomo, że Adam Jensen jest mocno ulepszony mechanicznie i dzięki temu mamy różne ciekawe zdolności w tym konkretnym tytule. Akurat drzewko już w Human Revolution rozwoju mi się bardzo podobało, bo Jensen miał kilka ciekawych augmentów, które mocno się przydawały. Tak samo i tutaj większość augmentów z poprzedniej części jakby powraca. Jednak tym razem mamy taką dodatkową rzecz i to będzie taki drobny spoiler, więc uwaga, uwaga, spoiler. 3, 2, 1, go. Adam Jensen ma eksperymentalne ulepszenia, jak się okazuje tam dosłownie na początku fabuły. A więc te eksperymentalne ulepszenia są o tyle fajne, że dają nam naprawdę dużą moc, ale jednocześnie nie możemy używać wszystkich tych augmentów naraz, bo jakby to jest wytłumaczone fabularnie, że nasz system staje się mocno niestabilny, przez to, że w ogóle te eksperymentalne ustawienia Jensena wymagają dość dużej ilości energii, więc musimy czasami zrezygnować z jakiegoś augmentu na rzecz tego eksperymentalnego augmentu. One są tak fajnie przedstawione takim, nie wiem, taką kratką, która ma jakieś tam zakłócenia, coś w tym stylu, więc od razu wiemy, że to są eksperymentalne ulepszenia. I można to zrobić w ten sposób, że kiedy włączamy sobie te eksperymentalne ustawienia, mamy tam ostrzeżenie, uwaga, system unstable, ale kiedy tylko wyłączymy sobie jakiś augment, którego nie używamy, nie musi być wcale aktywny, nie musimy nawet na niego wydawać punktów praxis, tylko wyłączamy sobie jakiś augment i na przykład wszystko wraca do normy, więc nie możemy tak naprawdę używać absolutnie wszystkiego. Są augmenty, które nie powodują nam zmian w systemie, ale również są augmenty, które mocno mogą nam czasami zaszkodzić. Jaki jest efekt uboczny? Ciężko mi jeszcze powiedzieć, nie sprawdzałem tego, aczkolwiek mam zamiar. Ale może wcale lepiej się nie dowiadywać poza jakimś dodatkowym save'em, który mamy, tak żeby sobie sprawdzić, jakie są tego konsekwencje. Więc Adam Jensen również ma sporo nowych ulepszeń, które się całkiem przydają, no i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Ale również sporo tych starych ulepszeń powraca, na przykład jak, nie wiem, ten socjalny augment, który daje nam czasami przewagę nad naszym przeciwnikiem w rozmowach, bo możemy zauważyć, jak on się zachowuje i później dobrać jakąś idealną odpowiedź do danej rzeczy. Więc to jest naprawdę świetna, świetna rzecz w Deus Exie. To nowe drzewko rozwoju jest fajne. Więc to jest taka jedna z tych rzeczy, gdzie mamy po prostu tego więcej i lepiej. Sama fabuła jak na razie również mocno mnie wciągnęła już od samego początku. Ta taka idea tego, że Adam Jensen jest podwójnym agentem. Na razie zbyt wiele jeszcze o samej fabule nie wiem, aczkolwiek kurczę, ciekawi mnie to po prostu już od samego początku, jak tutaj różne akcje będą miały wpływ na to, co się dzieje w świecie Mankind Divided, bo takie rzeczy, które mogę wam powiedzieć a propos fabuły, nie spoilując tutaj za bardzo, że czasami są takie gry, które zaczynają się bardzo wolno. Jakoś tak rozwijają się i na początku jest nuda, a potem jest całkiem ciekawie. Tutaj Deus Ex naprawdę zaczął bardzo mocnym akcentem. Jedna scena na początku po prostu zmiotła mnie z nóg, dosłownie. To sobie domyślicie, jak to wygląda, kiedy będziecie grali w Deus Exa. Jest to na samym początku rozgrywki, powiem. Gdy tylko wchodzicie jakby do Pragi. Tego akurat chyba nie pokazywali nawet w trailerach, więc tutaj, mówię, tak jak nie będę starał się walić żadnych spoilerów. Aczkolwiek scena była naprawdę tak mocna, że w pewnym sensie to mi powiedziało, wow, to już jest dobra gra. Nie boją się tutaj poruszyć. Prawie 22 jest, wybaczcie, jak patrzę na zegar. Nie boją się tutaj ogarnąć takich tematów naprawdę bardzo mocnych, czasami może drażniących, pod względem tych ulepszeń człowieka i pod względem innych wydarzeń, które czasami dzieją się w prawdziwym świecie, no krótko mówiąc. Deus Ex ogólnie nie stracił tej takiej poważności, którą ja lubiłem w poprzedniej części. Pamiętam, że grałem w tego Deus Exa tak na początku, tak nieprzekonany do tej gry, tutaj mówię o części Human Revolution, no i tak sobie gram, mówię, kurczę, ta gra porusza niekiedy naprawdę całkiem mocne tematy i daje czasami do zastanowienia. I tutaj już na samym początku ten Deus Ex wywołał u mnie to samo wrażenie i kiedy sobie chodzę tak po tym świecie i nawet, nie wiem, nie gram w jakieś misje fabularne, tylko obserwuję to, co ludzie mówią, to, co się dzieje, to, jak niektóre rzeczy są wytłumaczone fabularnie, no kurczę, to naprawdę coś niesamowitego i widać, że tutaj już od samego początku twórcy wkładali masę rzeczy, masę uwagi do tej swojej fabuły. No, ale poza takimi rzeczami jak już gameplay, czy powiedzmy jak gra graficznie wygląda, musimy poruszyć sobie jeszcze dwie kwestie. No dobra, bo chyba nie rozmawiałem o tej kwestii graficznej. Oczywiście Deus Ex wygląda przepięknie. Jest to jakby sporo ulepszona część graficznie w porównaniu do tego, co mieliśmy poprzednio. Widać, że tutaj twórcy naprawdę masę wkładu wrzucają w całe to otoczenie, które jest gdzieś tam wokół nas i w którym gramy. Tutaj naprawdę po prostu widać wszędzie jakieś niesamowite detale. I ogólnie oczywiście sama gra dostała tutaj wielki upgrade graficzny na rzecz 2016 roku, więc jeżeli macie szczególnie bardzo mocnego peceta, to naprawdę można to tutaj wykorzystać. Ma być tutaj również Direct 12 w przyszłości, jednak na razie twórcy jeszcze go nie zaimplementowali, więc przyjdzie nam zobaczyć, jak to wygląda, ale ostrzegam, jeżeli chcecie grać naprawdę na ultra detalach, to jest wymagane mocna maszynka. Na mojej 980 Ti gra czasami zżera 5,5 giga ramu, to raz, a dwa, zdarzają się takie niektóre miejsca, gdzie gra chodzi bardzo płynnie ogólnie, ale czasami spadnie do jakichś 45 fps czy coś w tym stylu. Nie jest to tragedia, optymalizacja nie jest tragiczna i jeżeli komuś bardzo zależy na tych solidnych 60 fps-ach, to można to zrobić jak najbardziej w ustawieniach. Tutaj mam wrażenie, że co do optymalizacji po prostu ludzie trochę przesadzili, że chcieli ustawić wszystko na ultra i myśleli, że będzie im to działać bez problemu. Aczkolwiek no, te ustawienia ultra są zadedykowane dla tych najmocniejszych komputerów, ale również są i ustawienia takie, że ta gra nadal wygląda naprawdę przepięknie, a można chodzić w tej grze w 60 klatkach na sekundę. Więc technicznie powiedziałbym, że może nie jest super rewelacja, ale ogólnie jest przynajmniej naprawdę solidnie. To trzeba im przyznać. Ok, ale jest jedna kwestia, która mocno mi się w Deus Exie nie podoba. Ok, DLC jestem w stanie zrozumieć, no bo DLC to jest coś, co było w poprzednich częściach, to jest coś, co teraz widzimy praktycznie w każdej nadchodzącej grze, ale jednego, czego absolutnie nie znoszę i jest to dla mnie po prostu taki strasznie szmaciarski ruch, i to trzeba powiedzieć, to że są tutaj mikrotransakcje w grze single player, czyli mamy taki sklepik, gdzie możemy sobie kupić na przykład punkty Praxis i od razu na początku gry, nie wiem, wydamy sobie 20 zł i mamy 5 punktów Praxis i możemy sobie ulepszyć Adama Jensena. No nie mam innego komentarza niż taki wzdech po prostu, bo rozumiem, nie wiem, mikrotransakcje w grze free to play, ale w singlu? Ile razy to już Ubisoft, nie wiem, wrzucał w Assassin's Creedzie jakieś mikrotransakcje i wszyscy za to opieprzali? No to Square Enix nie mogli się tego nauczyć, naprawdę, że te mikrotransakcje w grach single player nie są mile widziane raczej. Nie lubię mieć takiej jakby świadomości, że no niby gdzieś tam przez grę można przez jakiś swój skill i zdobywanie expa zdobywać te punkty Praxis. No ale jak dacie nam 20 zł, to wiecie, będziecie mieli lepsze wrażenia z rozgrywki, że będziecie mieli dodatkowe punkty Praxis. I tym mało optymistycznym akcentem zakończymy chyba już ten filmik, bo Deus Ex: Mankind Divided jest bardzo dobrą grą. Naprawdę. I już w tej chwili mi się bardzo podoba, ale mikrotransakcje. Nope. Mam nadzieję, że to skasują albo coś z tym zrobią, bo wolałbym tego nie widzieć. Tak trochę jest taki niesmak to pozostawia. O, to jest chyba najlepsze słowo. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.